Witam bardzo serdecznie na kanale Twitch GTL Virtual Racing Team. Ze mną jeszcze na rozjazdówce Pinki, który jeszcze jest online, ale już startują. Już widzimy grida. Jesteśmy live. Tor oczywiście w tym tygodniu tradycyjnie Nürburgring Combined z wersją z pętlą GP. Pinki startuje z samochodem. Życzę miłej relacji. No tak, Pinki samochodem. No wiesz, się mutuje, że tak powiem. Tak, bo ty się zmutuj. Skupienie. Tak, tak, musisz się skupić bardzo mocno. Powodzonka. Hej. A my zostajemy na relacji. Relacja idzie. Wszystko jest tak jak należy w końcu. Czasami nie wiem, o co kamam, czemu tak się dzieje. Muszę jeszcze to rozgryźć. Widzimy Pinkiego w tle. I startujemy. Zobaczmy sobie z helikoptera dojazdówkę do T1. Gdzie jest moja kamerka? Pinkuś, oj, szeroko, czy on tam miał kontakt? Stracił przez to bardzo dużo. Ale ciasno nawrócił, widzimy, pięknie. Piękny nawrót był. Ładnie idzie. Ja za chwilkę pokażę wam, kto tutaj w ogóle i jak startował. Zobaczmy tylko, niech się chłopacy troszeczkę porozjeżdżają. Korzystając z tej sytuacji właśnie, że tak powiem, weźmiemy sobie kamerę z helikoptera i już tak szybciutko powiem wam, jak to wyglądało po quali. Zobaczcie sobie szybciutko quali results. Leci tutaj Aleksander Voss, Jurn Jens, ojeju, naprawo Patryk Jura, którego niestety wczoraj Pinki miał nieszczęście zderzyć się z nim, Milion Rook. Ojeju, Janik Mileman, Marco Rodriguez, no znane osoby, ja nie wiem, patrząc tak na zegarek, nie wiem, czy oni mają wolne, czy oni cały czas jeżdżą, 24 osoby na gridzie, tak to się kształtowało, a my jedziemy cały czas w tym momencie z Pinkim. Są trzy splity, aktualny software jest 3207, jeżeli chodzi o ten pokój. I już powoli zbliżają się do wejścia na Nordschleife. Jak widzimy w tym momencie ładny wężyk, jeden za drugim. Będziemy starać się pokazać każdego. Sprawdzam tylko, czy wszystko jest nadawane tak, jak należy. Jest live. Wszystko idzie prawidłowo. Ładnie. Mikrofon też działa. Wszystko jest ok. Pinki w zwarciu cały czas jadą, bo to jest po starcie pierwsze okrążenie na zderzaku. Przemek jest aktualnie 11. Muszę chyba następnym razem bardziej
szybciej spróbować odpalenie relacji, bo coś ostatnio skakając między profilami na OBS-ie mam problem, żeby tak nagle zatrybił OBS i połączył się z odpowiednim kluczem do streamowania, ale na szczęście jest już wszystko ok. My cały czas lecimy i oglądamy Pinkiego, a tutaj dwójeczka pierwsza odskoczyła znacznie. Jörn Jens i Aleksander Voss. Widzimy tutaj, że Patryk Jura na trzeciej pozycji już ma w połowie okrążenia 7 sekund straty. To jest niesamowite. My oczywiście teraz oglądamy Aleksandra Vossa. Wybaczcie, pozwolę sobie zrobić przeładowanie malowań na wszelki wypadek, żeby wszystko wskoczyło jak należy. Koanda, no to widzimy, że Koanda jedzie. Jörn Jens z Koandy. Wracamy do Przemka. Muszę zrobić sobie na ściance przed oczami taką checklistę, żeby było wiadomo, że wszystko jest jak należy, że wszystko mam sprawdzone, wszystko mam odpalone. Właśnie znowu wiem, co, o czym bym zapomniał. O, przepraszam mocno, ale pojawiło się mam troszeczkę na ekranie. Zapomniałbym o wyłączeniu się offline'a na Steamie. Znowu moi znajomi gdzieś by tam wyskakiwali. Właśnie mieliście okazję zobaczyć. Ja jestem raptem te 15-20 sekund do przodu. Jadą pięknie w zwarciu. Pinki cały czas trzyma się w stałym dystansie 0,5. Za nim Ruben Denker. 0,3 sekundy, jak widzimy. Jest cały czas jeden ciąg, jeden szlaczek. Chłopacy jadą jednym wężykiem. Relacjonujecie. Witam Gandziuchna, witam na Twitchu, na kanale GTL VRT. Relacjonuję aktualnie wyścig Pinkiego w top splicie przy Sofie 3207. Jadą niezłe osobistości. Możesz sobie zobaczyć. To szkoda, że spóźniłeś się, no widzisz. A jest ciasno, mega ciasno. Chłopacy jadą na zderzaku na milimetry. Aleksander Voss, Jörn Jens, Patryk Jura, no kurczę, są tu takie osoby ze śmietanki, że tak powiem. Pinki ma bardzo ciepło, oby wytrzymał tą presję do końca wyścigu. Ile to potrwa, zanim się to odczyta? Tak, jeżeli chcesz być na bieżąco ze mną, a nie na relacji, tak jak to ma miejsce na kanale Twitch, no to na pewno chwilkę to ci potrwa, 4 minuty zanim wejdziesz. No lepiej być na bieżąco. No tak. Chcąc pokomentować, ewentualnie wspomóc, to lepiej być na bieżąco. I zobaczymy, co teraz się stanie. Zbliżają się do prostej, długiej prostej, do jazdówki, do pętli GP, do wjazdu na GP. Będzie to pierwsze takie wyjście, na pierwszym okrążeniu ta prosta. Zobaczmy szybciutko międzyczasy Pinkiego do Jana Erika Hofarta. Wczoraj zresztą też Pinki się z tą osobą ścigał i wiemy, że był lepszy. Trzymam mocno kciuki, żeby teraz też mu się to udało. Delikatnie, delikatnie. No niestety mają te same prędkości, ponieważ każdy łapie drafcik jeden od drugiego. Jedyne co, to Pinki w tym drafciku korzystając delikatnie odsuwa się już na prawie sekundę od Rubena Denkera, jadącego za nim. Zobaczymy. Zobaczymy, jak szybciutko przejdzie. Ależ tutaj dohamowanie. Tutaj BMK ma niesamowite możliwości. Zaraz mamy tutaj wyjście na prostą start meta. I zobaczmy. Halo, helikopter. Helikopter, pokaż szybciutko, jak wygląda
wejście do T1. Widzimy w tym momencie, czy będzie ostrożnie. Ładnie się zbliżył za Mercedesem, z Janem Erikiem Hofartem. Jak widzimy, wchodzi pod łokieć mu Ruben. Próbuje Pinkiego wyprzedzić. Nie. Nie udało mu się. No chciał przyatakować na T2. Szybciej się złamał w tym zakręcie. Mało nie brakowało. No Ruben kombinuje, kombinuje. Jak tutaj tego Pinkiego przejść? Pinki, trzymaj się. Trzymam mocno kciuki za ciebie. Twarde nerwy musisz mieć. Zobaczmy sobie może przez chwileczkę, jak to wygląda właśnie z kokpitu Rubena. Jazda za Przemkiem. Jakie to są emocje, gdy tak blisko trzyma się Ruben za Pinkiem. Jest to aktualnie niecała sekunda. O, Pinki tutaj szeroko wyszedł, chyba spóźnił delikatnie do hamowanie. Nie przejechał tak, jak by chciał i tak, jak może to najlepiej. Stracił przez to te 0,4 sekundy. Dohamowanie do Eski przed wjazdem na Nordschleife. Jak widzimy, Pinkuś tu też ma bardzo, bardzo ciepło. Czyżby Ruben próbował Pinkiego wyprzedzić po zewnętrznej? No próbował, ale niestety nie umi, nie umi. Cały czas kombinuje, czy z lewej, czy z prawej, za tym Pinkiem. No lekko nie ma. Teraz znowu ciąg ciasnych zakrętów. Trzeba się pilnować i jechać zwarcie jeden za drugim, bo tutaj specjalnie nie ma jak przeatakować, jeżeli wszyscy jadą równym tempem i zachowawczo, jeżeli każdy się pilnuje i pilnuje tych swoich punktów, skrętu, hamowania i tak dalej, no to nie ma jak wyprzedzić. Trzeba tylko i wyłącznie liczyć na błąd jadącego przed nami lub że ewentualnie stanie się coś, jakaś kolizja, ale nie zabierze nas przy tym wszystkim. Widzimy, teraz będzie wyjście na tą taką znowu długą prostą. Za Pinkiem szybciutko w drafcie ten Ruben się trzyma. Za Rubenem jest Janik Mileman. Wszyscy jadą bliziuteńko. Bliziuteńko. Zobaczmy, 0-1, 0-2. Ruben za Pinkiem. Pinkuś, trzymaj się. Nie daj się teraz wyprzedzić. Nie daj wejść pod łokieć. Przymknij zakręt. 0-0-9. Ruben musi dohamowywać znacznie. Ależ tu są emocje. Pinki musi mieć w tym momencie nerwy ze stali. Rubena gdzieś tam próbuje wyprzedzić Janik. Ale nie, no gdzie Janika? Już widzę, że wyprzedził Dale Nash, który aktualnie jest za Rubenem. Jedziemy z Rubenem, który delikatnie zostawił odstęp za Pinkiem. Więcej.
oddalił Pinki od Rubena. Widzimy już ponad sekundę ma przewagi. Jest dobrze. No za to tutaj Pinkuś ostrożnie musi jechać za dwoma Mercedesami. Jan-Erik Hofart i Deacon Whitewood. Jestem. Jesteś już live, tak? Jestem. Ależ tak. Oni tutaj też jadą. Jan-Erik i Deacon Whitewood. Zobaczcie, na zderzaku 0102. No trzeba odpuścić tego gazu. Trzeba odpowiednio przyhamować. Myśleć o tym, że nie jesteśmy sami, że nie jedziemy solo na torze i że jednak musimy się zmieścić za tym innym kierowcą w danym zakręcie, żeby nie przydzwonić mu w tyłek. No też najważniejsze na tym torze, żeby draftu nie zgubić. Tak. Tak, dokładnie. Dokładnie masz rację. Jak się zgubi draft, to już ciężko pójdzie. Chyba że ktoś błąd popełni z przodu, wtedy można dojść, bo tak bez draftu się nie da. Do sekundy jeszcze umiesz tam coś pokombinować, ale jak już masz powyżej sekundy, to już jest ciężko. A szczególnie w BMW. No właśnie. No ja tu z reguły myślę o BMW, ponieważ tylko tym samochodem jeżdżę ja osobiście. No ja też w sumie. Ale widzę, ma ciasno tu, ciasno. Bardzo. Ruben się znowu zbliżył. Mam się uważać, żeby ta z tyłu bym się tam gdzieś nie wpakował pod łokieć. No nie ma jak wyprzedzić, zobaczymy. Jakby się utrzymał w takiej odległości za Janem Erikiem. To na prostej się rozstrzygnie sporo. Tak. Tutaj się na tamtej prostej przede wszystkim rozstrzyga. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale musi być właśnie mniej więcej w takich odległościach na wyjściu. Zbliżamy się do drugiej karuzeli. Ona się nazywa jakoś odpowiednio, ale nazywamy ją drugą karuzelą. Chociaż to jest tak połowicznie. I zobaczymy, czy uda mu się. Widzimy ten międzyczas w tym momencie Pinkiego do Jana Erika. BMW w drafcie jeszcze dochodzi, ale jak się wyjedzie na równo, już wtedy zaczyna tracić. No i zobaczmy. Pinki ma troszeczkę coraz większą prędkość. No goń go w tym drafcie, goń go. Jan Erik, jak widzicie, zmienił linię. Chce uciec z draftu Pinkiemu. Wie, co się szykuje. Pinki jedzie na drugim wingu. No niepotrzebnie. No ale teraz świadomie odpuścił, żeby zmienić linię, żeby mieć inne wejście w zakręt. Nie chciał widocznie być tak całkowicie na zderzaku. Nie chcę walczyć tutaj. No ale Ruben, co z tego, że Ruben stracił, jak on teraz Ruben zyska, bo Pinki musi dohamować, wchodząc odpowiednio za Mercedesem. Zobacz, jak on jest szybszy, Pinki. A Ruben oczywiście znowu się zbliżył znacząco. No ale teraz trzeba uważać, żeby mu Ruben nie wszedł czasem. Musi się pilnować, na poprzednim lapie Ruben chciał przyatakować. Chociaż jest daleko. Spokojnie, daleko jest. To się wydaje, zobacz jak się teraz zacieśnia ten zakręt. T1, T2, wszyscy w linii. Ciasno, Ruben jest dalej, ale no, teraz miał Pinki lepsze przejście niż na poprzednim okrążeniu. Ruben jadący za nim ma i-rating 3648. Przed nim Jan Erik Hofart ma 2796. No ale tyle czasu taki rządek się utrzymał. To jest... No Gandzia, powiem ci szczerze, my mieliśmy wczoraj. Ja jeździłem z Filipem i też miałem taką sytuację. Ja po wyścigu ci podrzucę linka do bardzo fajnego filmiku, który zresztą może będę się starał, żeby wrzucić na YouTube'a, ponieważ Filip stworzył taki prawie 8-minutowy filmik z takich highlightów z wczorajszego wyścigu, gdzie jechał ja, Pinki i Filip. Co tam się działo, a wyścig mieliśmy od pierwszego do ostatniego lapa w zwarciu. Pięknie. A ja przechodziłem sam siebie z wyprzedzeniami. O! Pinki mu... Było, bo łycha by jeszcze była. Przez przypadek.
No Pinki jest szybszy od Jana, ja to wczoraj już widziałem. Ale nie umie go przejść, no nie ma jak. Nie ma, no, trzeba ryzykować jedynie, bo tak to się nie da. Chciałem powiedzieć, że Jens jadący aktualnie na pozycji drugiej ma 8465 i-ratingu. A Alexander Voss, aktualny lider, 7641. Ła, po prostu ła, wielkie. Ale najlepszy tam chyba jest Ivor, tych co w GT3 się ścigają. Największy i-rating ma 8800 coś. No. Z 24 jedzie już tylko 20. Tylko, aż no, jeszcze zobaczymy. Aż zobaczymy ilu się do końca utrzymie. Ale już się zrobiła przerwa, takie dwie grupki się utworzyły. Tak. I tam mu, kurczę. O, ktoś się wysypał. A Pinki cały czas w zwarciu. 0,4 do przodu, 0,2-0,3 do tyłu. Na pewno jest cały upocony. Ja wiem, co to znaczy tak jechać. Jechałem tak przez 5 lapów w wczorajszym wyścigu i po prostu miałem dosyć. A koncentracja z dohamowaniami to jest kosmos. Myślisz za siebie, żeby nie uderzyć i myślisz, żeby ten z tyłu zdążył wyhamować. Bardzo ładny czas w wyścigu, 8.26, ostatni lap Pinkiego. A mógłby na pewno lepiej, gdyby nie musiał dohamowywać tak za tymi Mercedesami w tych zakrętach. Ale też bez draftu podejrzewam, też lepszy czas nie był. Jakby sam... Oj, zrobił błąd, bo najechał na Kerba i Ruben bardzo mocno mu się tam na zderzak wbija. Może mu nie odjechali za daleko, bo jak zgubi draft... Oj, błąd Pinkiego, szeroko! Off trackiem, ale dobrze, utrzymał, tak. Dobrze, że nie zrobił żadnego gwałtownego ruchu i że zbyt mocno, oj! Zbyt szybko wyszedł gazem, znowu popełnił błąd, niestety Ruben to wykorzystał. Miał na pewno jeszcze trawę, wiesz, brudne opony. Ciekawe na jakich ciśnieniach on jedzie, bo tutaj... No. Ja jeżdżę ogólnie na niższych, on chyba jeździ o klik wyżej na ciśnieniach, a jest trochę bardziej ślisko wtedy z nim się wydaje. Przynajmniej dla mnie było. Oj, szkoda tej pozycji. Jeszcze nic straconego, a oczywiście. Do końca wyścigu daleko. Aktualnie za Pinkiem 3 sekundy Mati Kajdesoja. Tylko się przeważnie rozstrzyga na pitstopach dopiero. Tak, BMW ma dosyć dobre pitstopy. Pinki bliziutko trzyma się za Rubenem. Szeroko poszedł teraz, za szeroko trochę. Audi dochodzi z tyłu. W sumie nie widzę relatywa. Nie wiem, jakie międzyczasy są. Już ci powiem, zaraz ci powiem, daj mi chwileczkę. Chodzi ci za ile ma do Rubena, tak? Znaczy, a, nie, ten z tyłu. Ten z tyłu 2,8, było 3, teraz jest 2,5. Więc no delikatnie dochodzi, tak. Aby nie doszedł go na sekundę przed prostą, bo go może wyprzedzić. Tak, no bo to jest Audi, więc jest troszkę szybszy. Ja miałem ten problem, dwa wyścigi pod rząd właśnie na ostatnim lapie, na tej prostej. Zawsze traciłem pozycję. Ja miałem też to samo. Nie potrafiłem gościa zgubić na takie kręty. Ja w całej pętli w sumie nie potrafiłem na tyle odjechać, żeby na prostej już w raptu nie Tak. W przedostatnim wyścigu tak przegrałem. I wjechałem za gościem 0,2.
na metę, bo niestety straciłem tą pozycję, a już nie byłem w stanie powalczyć inaczej. Musiałbym chamsko postąpić, a ja taki nie jestem. Ale za to wczoraj odwrotność była, wiesz? No że tak. Gościu no za mną wjechał 0-2. Sytuacja jak ty mówisz, że wjechałem na metę zaraz za gościem. A to jest naprawdę niesamowity wyczyn na tym torze. Po 8 lapach tak intensywnego ścigania wjechać na metę 0-2. Za czy przed, nieistotne. Po prostu chodzi o tą walkę, o tą stabilność. Oj! No, panowo. Ale już Audi go ma. Tak, Audi go ma, a on mi co, teraz... Co tam jedzie w tym Audi? Audi jedzie Matti Kaidesoja. Taki dla mnie nieznany kierowca. No dla mnie też nie. I 1.8. Zgubił najgorsze. No. Teraz ma stratę ponad 2 sekundy do Rubena. No błąd niemiłosierny. Ale wczoraj w wyścigu Pinki miał to samo. Ja zauważyłem jedną rzecz, że przy tak intensywnej jeździe, przy takiej walce, przy takim trzymaniu się ostrym, Pinki zjada opony. I nie, potem... podejrzewam, wiesz co, faktycznie on ma za wysokie ciśnienia, moim zdaniem, bo na tych, co ja na przykład jeździłem, trochę niższych, nie było takiego problemu, żeby tak tyłem rzucało. Tak mi się wydaje, bo on musi mieć o klik wyżej ciśnienia. O, rozumiem. Możemy się go zapytać po wyścigu zresztą, tak. Na jakich jechał. Dokładnie. No, Audi nie doszło na szczęście. Dobrze, że Pinki zginął. Troszkę przestrzelił. No, tak się troszeczkę rozjechali, ale Pinki się zbliżył do Rubena. Kto tu jechał? Dublowany Paul Ole Nelson, 17 pozycja. Kurczę, szkoda, że był Cadillac, jechałem, przez to się nie spóźniłem. No, ale Pinki się mocno zbliżył do Rubena, już jest 0,9, także te 1,8 sekundy, co miał straty, już zmniejszył o sekundę. Powolutku zwiększa przewagę nad Matti, także jest lepszy. Mimo tego, że ostatni lap miał gorszy, ale to właśnie przez swoje błędy. Pinki, pełna mobilizacja, skup się. Jesteście w stanie z Rubenem dojść te Mercedesy przed wami. Aktualnie widzimy Pinki, 10 pozycja. I 33 minuty do końca wyścigu. Jak widzimy, pierwszy i drugi zrobili niebotyczną przewagę, już prawie 30 sekund nad trzecim, Norbertem Leitnerem. Niesamowite. A zobaczmy może, tak na chwilkę zostawiając Pinkiego, jeszcze tutaj walkę również Patricka Junga o 5. pozycję z Jamesem F. Fosterem. Widzimy Mercedes i BMW walczące o pozycję. I tutaj jeszcze taka kolejna sytuacja, to zaraz za nimi jadący Jan-Erik Hoffart i Deacon Whitehead, 8. i 7. pozycja. My wracamy do Pinkiego, który aktualnie już jest znów bliżej za Rubenem. Także jest dobrze. A jak wygląda przewaga? No też rośnie. Rośnie ta przewaga delikatnie. Powoli, bo jednak Audi jest dosyć szybki i na wyjściach, i na prostej. Też zależy oczywiście, jaki wing ma Matti w Audicy. W tym momencie na dole wyświetlane są
czasy poszczególnej pozycji do lidera. O, był błąd Rubena. Pięknie. Nie ma wyprzedzenia, ale Ruben stracił, bardzo wiele stracił, źle dohamował do tego dwójkowego zakrętu. Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Niebezpieczny zakręt. On jest bardzo szybki, a wczoraj Pinki w tym miejscu się wysypał. A Pinki tu się wczoraj wysypał. Wyleciał na trawę. I najgorsze jest to, że zarówno siebie zlikwidował, jak i gościa, z którym walczył. Aha. No szkoda, szkoda. Boli, to boli niesamowicie. Tam trzeba uważać bardzo. Niby łatwy zakręt, ale takie jakieś dziwnie wyprofilowane. Jest, jest... Ja nie lubię tego zakrętu, bardzo nie lubię tego zakrętu. Wynosi strasznie na tym trawę. Ja osobiście mam takie problemy z tym zakrętem. Potem nawrocik. Ciężko. Zobaczmy, jak to wygląda u Pinkiego. Jadąc z nim jako pasażer. Na gapę jedziesz? Tak jest, jadę jako pasażer na gapę. Jedziemy z Pinkim, BMW Z4. Mamy taksi. Nurb taksi w tym momencie. I będzie atak. No, ja właśnie tutaj wczoraj atakowałem. Ja i wyprzedziłem. Może się uda, zobaczymy za zakręty. Nie, Pinki odpuścił gazu. Oj! O, jeszcze by wypadł. Czemu nie dociął? O! Czekaj, atakowałem, broń. Jest! Nie puszczaj Pinki! Oj, Pinki! Przestraszył się. Przestraszył się. Pinki się przestraszył, a Ruben nieładnie postąpił. No nieładnie, zajechał mu tak. A Audica się przez to zbliżyła bardzo mocno. Jeszcze tą Audicę. Ryzykował ten z przodu, bo Pinki jakby go zahaczył, to by leciał. Jeszcze jakiś delikatny netcode i by było, nie? I później by pretensje do Pinkiego, że mu się tam ładował. Tak, oczywiście, że tak. No Pinki teraz musi się pilnować. A teraz już Audi zaraz będzie atakować. Teraz na prostej, jak tak dojadą, to Audi raczej. Ja w tym miejscu i dokładnie w ten sam deseń, co Ruben, wyprzedziłem wczoraj. I udało mi się tam zaatakować. I Pinki miał niesamowitą szansę wyprzedzić Rubena, gdyby Ruben nie podjechał Pinkiemu. No na pewno by go wyprzedził. A odjąć musiał gazu, nawet nie wiem, czy nie przyhamował. Przyhamować chyba. No nieładnie, nieładnie. Jedziemy trzeci lap z Pinkim, także jeszcze 5 okrążeń do końca i pit stop w międzyczasie. Prawdopodobnie tradycyjnie po 5 lapie, czyli wyjeżdżone paliwo do końca. Tutaj, w tym miejscu, gdzie Pinki jest, dosłownie w tym miejscu, jest taka dziura. I jak tam wychodzisz pełnym gazem na trójce, to zanim zdążysz czwórkę wrzucić, to można tak uślizgnąć. Można. Wiesz, o co chodzi? Ja tam na pół gazu. Ja to w ogóle po tym kerbie lecę. Ja wrzucam szybciej czwórkę. Nie, ja ścinam tego kerba tam później, prawego. Na szczycie tej. No. I wtedy zaraz za kerbem czwórka i... Ta dziura jest bardzo niebezpieczna. Zobaczmy, zbliża się do drugiej karuzeli. No ma sporą przewagę, no sekunda, powiem ci szczerze, jeżeli Audi ma słaby wing, jeżeli by tak wyszli, jest już 1-2 w tym momencie, to nie dojdzie, to nie dojdzie. Zbliży się, ale nie dojdzie. Także tylko utrzymać takie wyjście. No tak, ale delikatny, bo sekunda. Zobaczymy w tym momencie 1-1 wyjście Pinkiego i 1-5. No Audicą raczej nie dojdzie. Gdyby Pinki w ogóle nie miał draftu, to podejrzewam, że Audi by go doszedł. Pinki się zbliża, zobaczmy, w granicach 8-9 km na godzinę ma więcej niż Ruben. Pinki 269-257 Ruben. Nie, już nie dojdzie. No nie, ale dzięki temu zwiększył znacząco przewagę. Chociaż zobacz co się dzieje, oj! Idzie, ale gwałtownie odbił, gwałtownie, ryzykował, zaryzykował, poszedł o całość.
Udało się. Tam jest taka chwila załamania BM-ki, że nie wiesz, czy ona już zwalnia, czy co, ale ona ma tam kopa. Ona ma kopa w tym tam takim... Górki dostał kopa. Oj, Ruben wykorzystuje i wjeżdża. Tak samo Mati. Wjeżdżają do pitu. Zatem Pinki spokojnie teraz swoje. Teraz, aby jak najlepsze czasy wykręcić. Tak. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że Ruben i Mati, czyli Ruben Denker i Mati Kajdesoja byli za Pinkim tuż przed wjazdem do pit stopu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jak Pinki zjedzie do pit stopu. Jak wyjedzie, czy wyjedzie tuż przed nimi, czy z większą przewagą, bo ja jestem świadom, że jeżeli nie popełnię błędu, to powinien wyjechać według mnie w granicach 4 ale sekund gdzieś przed. Zauważ jeszcze jedną rzecz, oni zjechali lapa wcześniej, muszą więcej paliwa dolać, mi się wydaje. Nie, doleją tyle samo. Chociaż nie, bo... Jeżeli się im zmieści, lap wcześniej zmieści się. Ja dolewam 44 litry i mieści się te 44 litry, jakbym zjechał lapa wcześniej. Ja zawsze ja mam dylemat. 41 akurat. Masz rację, ponieważ dwa razy pod rząd zostało mi 5 litrów na mecie. 40 tak na styk by było. Ale ja nigdy nie wiem, jak mi z tym spala. Wyobraź sobie, że jechałem właśnie taki wyścig, gdzie jechałem sam. Znaczy sam, no jechałem, walczyłem, mam tą skrzynię TOL i spalanie miałem na przełomie 14-3 litra, nie? A jak jechałem w mega wzwarciu, super walka, wczorajszy wyścig, to mieliśmy z Filipem spalanie 13-6. W drafcie dużo. Tak, tak, bardzo dużo w drafcie. No to też spowodowało, że od razu... Oj, Pinkuś, jaki błąd. Jak no będziesz tak jechał... Tak. Jak tak będzie jechał, to ta przewaga albo jej nie będzie, albo będzie znikoma. Oj, szeroko. Bardzo szeroko. Opony! Za bardzo chce widać, za bardzo... Nie, on za bardzo chce. Jak mu teraz powiedzieć, że uspokój się? No ja mu nie powiem. Oj. Strasznie nerwowo jedzie. No, na przyszłość muszę mu powiedzieć, że musi mi zostawić ten wejście jako spektator. Nie spektator, tylko ten, spotter. Spotter. To wtedy bym mógł rzec co nieco. A ile ma teraz do Mercedesów? Już ci mówię. No, niecałe 5 sekund. Mhm. Niecałe 5 sekund, 4,96. Ale i zobaczymy. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Tendencja, że się zbliży, ale to popatrzmy jeszcze przez kilka zakrętów, bo to wiesz, jedne zakręty się zbliży. Jedną trzecią toru. No. Było 4,96, zobaczymy. Pod koniec, przed prostą powiedzmy. Zobaczmy jakąś walkę na torze. Może zobaczmy szóstego walczącego o piątą pozycję. Patrick Young i James E. Foster. A przed nimi co to? Zobacz. Przed nimi jeszcze ktoś jedzie. Czy to jest dublowany? Patrick Jura. Patrick Jura, czwarta pozycja. Sekundę mają do niego. Sekundę ma James do niego. Ale pilnuje się, ponieważ Patrick Young leci mu te 0,5 na zderzaku. Mi się wydaje, że jest dystans, że jest odstęp, ale dobrze wiemy, że jak jedziemy jako kierowca, to te 0,5 w ogóle do 0,6 to jest niesamowite uczucie, nie? A jak już jedzie ktoś 0,2, 0,3, ja wczoraj po prostu, nie wiem, walczyłem ze swoimi emocjami. Najgorszy strach ze z tyłu, że cię wjedzie w tak, momencie. Tak, tak, to jest ta najgorsza sytuacja. Nie zdążysz zareagować. Kaplica. W ogóle... Dlatego jak ja mam gościa 0,2 na zderzaku, to ja więcej w lusterko patrzę niż do przodu. O, dla twojej informacji ja patrzę, co się stało, że... Pamiętasz, Ruben Denker i Mati Kajdesoja zjeżdżali, nie? Jadący, walczący Audix za tak, Pinkim. Tak, tak. No, już ci mówię, że Mati Kajdesoja stracił dwie pozycje i nie chyba dlatego, że się zepsuł, czy że się zlikwidował, bo jedzie, ale ma stratę do Rubena, który, z którym razem wjeżdżał do pitu, 22, aha, i 6, i 4, 10, 32 sekundy. A to dlatego, że widzę po czasie w pitstopie zmienił opony. Aha.
To pomysł. No, 48 sekund w pit stopie. Więc to już jest osoba, która nie zagraża Pinkiemu. Odpada. Odpada, tak. Błąd. Prawdopodobnie błąd. Nie, albo nie wiedział, że się nie zmienia opon. Być może tak. Ruben 16,5 sekundy w pit stopie. Zobaczymy, jak to będzie, gdy Pinki do tego pit stopu będzie wjeżdżał. Powiem ci tylko tyle, pamiętasz, 4,96 Pinki za Janem Erikiem, aktualnie 4 sekundy. Aha, czyli dochodzi. Może się uda. Powolutku. Ale jest szansa. Siana. No to dupa. Wypad z karuzeli. Może jechać, ale już widzę, nie skręca. Pinkuś, że też zawsze musisz coś narobić. No tam jest zdradliwe to miejsce. Oj. Wyjście z karuzeli. Uszkodzenia znaczne. O, nie może skręcać już. No. Skręt w prawo jest będzie bardzo... towing? Nie. Nie, ale prawdopodobnie już ma po walce. Na pewno ma recurret na prawe. Na pewno. Dobre, podejrzewam 9 minut. Tylko który to jest lap? No niestety, gdyby był lap dalej... tak chciałem popatrzeć, co się stanie z Rubenem. Oj, Pinku. No teraz już w ogóle Pinki może zostać w pit stopie. Gdyby Pinki był lap dalej, to z takim uszkodzeniem, jeżeli by dał radę jechać, mógłby dojechać do końca, ponieważ możesz z Requiret flagą przejechać 3 lapy. Ale nie możesz metę przejechać. Możesz, bo ja przejechałem ostatnio. A ja przejechałem i mnie zrzuciło parę pozycji w dół. Mnie nie zrzucił. Nie, to była flaga za tego slowdowna, dobra. A, za slowdowna to tak, bo slowdowna musisz trzy zakręty musisz przed slowdownem. Znaczy likwidować slowdown. Ja dostałem flagę za slowdowna. Aha. I z tą flagą przejechałem metę. A, rozumiem. Oj, zniknął mi przed... Zniknął mi też. Przejechałem metę, dojechałem tam na 7, a patrzę w wynikach 14. Nie z flagą, tylko w ogóle ze slowdownem przejechałem. To było, kurde, zapomniałem, jak ten tor się nazywa. Przed start metą jest szykana. Ale zaraz nie pamiętam, jak się nazywa ten tor. Patrick Young i James. Już teraz nie pojedzie. Poprawił jeszcze. No zaraz, bo jest alka. Walka Patrick Young, James A. Foster. Pinki na tym wyjściu na prostą. Poprawił obandę lewą stronę. No jedzie, stara się ujechać. Żeby to wingu nie wziąć, chociaż nie wiem, czy by mu się bardziej nie opłacało teraz to. Obaj zjechali do... wjeżdżają wszyscy. 4 Mercedesy, zjazd do pit stopu. Kurczę, Pinki! Ruben już go wyprzedził. A już nie pojedzie raczej dalej. Oj, no, Pinki ledwo co jedzie. No nie wiem, czy by nie opłacało mu się wziąć towing. Lepiej. Na mnie nie nałapałby ostraków i... by się już doszczętnie nie rozbił. Ale już... on już ma 4 lat. Oj. Nie przyspieszaj. Tu trzeba, jak już jesteś tak rozchrzaniony, to czasami kurczę stówką i... Mówię, no lepiej czasem towing nawet wziąć. No, za nim już jest 20 sekund i się zbliża w piorunującym tempie. Wiecie, nie. To 20 sekund. 15 jest następny. Oj, Pinkuś. Jeszcze, żeby bałaganu nie narobił. Teraz wyprzedza... o, dobrze. Kurczę, jaka szkoda.
Jaka tu piękna walka przed tym Mercedesem. I Ruben. Ruben zbliżył się w ogóle do Mercedesów, się Ruben zbliżył po pit stopie, czyli Pinki miałby nawet szansę ich przejść. Kurcze! Pinki, po dupie masz. On może się odmutuje, tak? On jest na tej. Jest, jest. O, odmutował się właśnie. Coś to zrobił! Ja. Pinki! Sam się zdziwiłem. Zdziwiłem się, zdziwowałem. Pinki! Jakie dzisiaj jak jechałeś? Pewnie na wyższych. 165-169. To na dobrych w sumie. I tak ci tyłem majtało. No. Kurczę. Takie błędy. Ty emocji nie umiesz opanować. Tak miałeś piękną walkę. Ruben zjechał szybciej. Mati, który był za tobą Audikiem, zmieniał opony, bo się pochrzanił. Mało tego, Ruben teraz zbliżył się niesamowicie do Mercedesów, za którymi ty miałeś te 3-4 sekundy. Czyli jakbyś ty zjechał razem z nimi do pitu, to byś albo ich wyprzedził, albo był dosłownie na dupie. No wiem, no. Takie emocje nam zepsułeś. My tu kibicujemy ci bardzo mocno. Patrzymy, co się dzieje. Kurde, na tej karuzeli tyle, że mnie wynosi, ale nie widziałem, że miałeś tam kurwa tak na ten wyciągnięty. A ile masz na prawej? Kurwa 11 minut. Boje. A, 15 do końca wyścigu. No to na lapa jeszcze byś wyjechał. No jedno pytanie jeszcze, czy go naprawią do porządku? A czy wyjechać i tak wyjedzie, no ale... Nie, sam co jest uszkodzonym. Ale czyli to będzie miało sens, może i tak, bo... 16 byś, 17 byś był. Mark Bright go już wyprzedził w tym momencie. O, a gościu, co stoi przed tobą w pitstopie, jest na 19 pozycji. Tak, Corey Preston. To jest notor jednego błędu, no to tu chcesz więcej. O, ależ tu jest walka. Jan-Erik Hoffart i James E. Foster. Dwa Mercedesy na zderzaku. Walczą. Za nimi Ruben jest na zderzaku Deacona Whitewooda. Pinki, pomyśl, ty byś tam był w tym momencie. Nie, ja bym był przed nimi. Wiem o tym. I byś miał walkę. Ale właśnie już wczoraj mówiłem Filipowi to samo, że przy takiej ostrej walce ja zaczynam mieć problemy, ja wiem, że jadę wolniej, ja rozumiem i to jest ta różnica, ale zaczynam mieć problemy, powiedzmy, po piątym lapie, a ty uślizgujesz już znacznie szybciej. Za ty ciężką już, nogę masz, no, za lekkie pedały. Ty już po trzecim lapie, kurczę, bardzo dużo błędów zaczynasz robić w zakrętach. Ale nie wiem, ja z kolei jak jadę na takich ciśnieniach co ty, teraz jechałeś, to ja z kolei mam problem z podsterownością. Zawsze mi przód ucieka, nie wiem czym to. Może ja mam inaczej balans hamulców, dlatego. No, na pewno. Ja mam tak w sumie po środku bardzo, mam 50,8 zawsze ustawione. Nie wiem, zawsze później mam problem z przodem odjeżdżającym. Styl jazdy gdzieś. No i inny sprzęt przede wszystkim. Będziesz jeszcze jechał jakiś rejs? A, jeszcze mam za dobrze. Ja już 4 mam, ale... A Pinki już mam 6. Mam 6, ale 7. 2 razy się udało ponad 180 punktów ugrać, także mi nie podzieli. Nawet jak skopię. No. Miałem 186 i 184. Udało się ugrać. Ja mam 147 i 144. Dwa razy przed nosa mi sprzątnęli z ponad 190 punktów na ostatniej prostej. W drafcie. Ach, ale... Jestem. 7 i 144. Dwa razy... To trzeba się pilnować strasznie. Ponad 100... No.
oglądamy w tym momencie dalej walkę Jana Ricka Hofarta i Jamesa E. Fostera, dwa Mercedesy goniące Patricka Junga. Ależ na zderzaków chłopacy lecą. Ciasto, ciasto. Za nimi Deacon Whitewood walczący z Rubenem. Jak widzimy, niespełna dwie sekundy. Ja tego Rubena tam specjalnie puściłem, bo on mi się tak trzymał, myślałem, że kurwa będzie miał szybsze tempo, a on kurwa wcale szybszego tempa nie miał. Nie, nie miał i sytuacja jest taka, że... O, dzwoni. Sytuacja jest taka, że kurczę, nieładnie podjechał ci, jak miałeś okazję go wyprzedzić na tej szybkiej, prostej. Tam na milimetry, jakby tam był jakiś netcode, to jest po was. Ale tu chłopacy pięknie jadą, ta trójeczka. Trójeczka, potem ostem dwóch. No, tam mnie zdenerwował trochę. No, ja się nie dziwię. Tam musiałeś chyba przyhamować, co? Musiałem. Jakby tam był netcode, to jest po was. Jakbym ja wczoraj miał netcode, to by było, ojeju, bałagan. Jeszcze bym Filipa zmiótł. Bo ja to już totalnie. Na tym filmiku widziałeś, jak ja wyprzedzałem. Od Filipa. Ale filmik świetny, trzeba go na YouTube'a wrzucić. Żeby też inni mogli popodziwiać, jak się jeździ na torze Nürburgring. W ogóle trzeba to może na forum kolegów, którzy kiedyś z nami jeździli, wrzucić. Niech Gawron wrzuci. O, i teraz tutaj zobaczymy, jak w drafcie będzie wyglądał Jan-Erik Hofart. Będzie atak. Będzie na 100% będzie atak. On złapał draft od BM-ki. Od BM-ki, dokładnie, jeszcze, ale teraz musi się zmieścić, nie? Ale idą, ale idą. Mercedes nie ma takiego super draftu, jeszcze jak BM-ka. Nie ma, nie ma. Jeszcze jak BM-ka ma dobry wing. Nie da rady. Co się stanie? Dwight. Ale odpuści ktoś? Nie, jadą Dwight. Ale! No pięknie! Wow! Piękne wyprzedzanie. Pinki właśnie w wczorajszym wyścigu miał takie cudowne wyprzedzanie. Też w tym miejscu. A co z tym Audi tam się stało? Gdzie? Którym? Bo nie patrzę. Przed BM-ką jedzie. Ale to chyba dublowany, czy nie? Tak, dublowany. Tak? Dokładnie, tak. Dale Nash, 17 pozycja. On był z przodu, ale on tam się gdzieś wysypał na piaskownicy. Po tej szybkiej, jak jedziesz. Jak widzimy, James F. Foster teraz zaczyna tracić. Chyba BM-ką odpuścił. Odpuścił. Może chyba slowdowna dostał nawet, bo przyhamował. To wszystko możliwe, że slowdown. A jak go do trzech zakrętów nie zlikwidujesz, to potem problem. No i dzięki temu Jan-Erik Hofart zyskał dwie pozycje. Ruben wziął Deacona. A, przegapiliśmy tą sytuację. Jaką? Wyprzedzanie Rubena, gdzie Deacona wyprzedził. Na tym, na... zaraz na te dwa. No to szybciutko wam już cofam, zobaczymy sobie wyprzedzanie. Jeszcze troszeczkę. Zobaczymy sobie to szybciutko. Widzimy z helikoptera. Oj, wypadł Ruben. No, wypadł, kurde. Wypadł. A oni tam drzwiami się zderzyli w ogóle, Ruben z Deaconem na te dwa. Niestety Ruben wypadł. I jest już w pitstopie. To my jeszcze zostaniemy. Chociaż to jest cofnięta kamera o parę sekund, cofniemy jeszcze. Zostaniemy na tej kamerze, żeby zobaczyć właśnie, co się podziało z Rubenem. I Pinky jakby jechał dalej. Pięknie by było. Z kaszpu do gulu właśnie. A teraz te trzy auto fajnie z tego, z choppera wygląda. Tak, w ogóle fajnie. O, Mercedes. Wypadł lekko. Za chwilę wrócimy do live'a.
Tylko czekam. Nie, jadą dalej, trójkę. Zaraz chopera, tam. Z chopera fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy. Oj, widzimy właśnie w tym momencie. Bum! Bum, czakalaka, że tak powiem. I już wróciliśmy na live'a. Tylko nie ta kamerka. Proszę, proszę, James L. Foster. Ja mam teraz na BMC z chopera, fajnie wygląda. Tak, Patrick Young. Również widzimy, jak oni się zbliżają, już wam wyłączam niepotrzebnie nazwę drivera zasłaniającą, ależ oni idą. Mercedes błąd z przodu. Patrick Young za Janem Erikiem Hoffartem. Ależ się mu zbliżył. Dotyka praktycznie jego zderzaka. Zbliża się do końca, powoli. Jeszcze z minuta gdzieś. Lapa pykniesz. Jakby pyknął Lapa, to ma szansę przejść Rubena. Jakby pyknął, jeżeli Ruben ma dłuższy czas naprawy, bo pytanie. No na pewno. Tak grzmocie w ścianę. To raczej co najmniej 10 minut. Ale... A jeszcze dolicz na pewno z 8 minut do wingu całego lapa praktycznie. Co pilkuś, nie jedzie się. Ojej, ojej. Nie naprawili. Znaczy zostało jeszcze opcjonalne 5 minut, ja opcjonalna nie robiłem, wiesz? No i... To może być to. Nie możesz przyspieszyć zbyt mocno. No musisz spokojnie przejechać. Ja tak męczyłem się z kierownicą 90 stopni przekręconą. Męczyłem się przez 3 lapy, 2,5 lapa. Ale przejechałem, żeby właśnie... Znaczy wiesz co, jakby była jeszcze przekręcona i on wyjechał, to tam pal licho, ale on mi sam... Ściąga ci go. Jak dasz większą... Ale jak prędkość zwiększysz? On skręca. To on sobie sam robi. Dzięki, piłeś nie jedź, kurwa. 2,5 minuty do końca wyścigu. Jedziesz, wypij. Normalnie tak patrzę na ten wasz rejs, twój rejs i się nakręciłem. Na wyścig. No, za parę minut. Pojadę następny, znaczy pojadę jeszcze jeden, ale to później. Może o 12 znów. Nocy? A. Tutaj ładna walka. A czemu? Bo dobrze się jedzie w tym splicie, kuźwa, o tej godzinie ci powiem. No myśmy z Pinkiem jechali. Nie ma takich... Super alienów nie ma, a sofy też są w granicach. Wczoraj też był taki właśnie, 3000. Ale zobacz, że też jechali ci wszyscy. Jedzie tym, co go skasowałeś. Tak. Wiem, Patrick Young. No. Aktualnie ma właśnie walkę z Janem Erikiem Hoffartem o pozycję. Przy czym on wczoraj jechał Mercedesem, a dzisiaj jedzie BMW-ką. Ja tam się... Tak. Audi bym się przejechał po tym torze.
Nie Pinkuś, teraz sobie tak kojarzę. Patryk Jura, tego skasowałeś. Jura, nie Jung. No, nie właśnie. Jung, bo jest i Patryk Jung, i Patryk Jura. Patryk Jura i on jedzie Mercedesem, pasuje, jest na pozycji czwartej. A tutaj niesamowitą walkę właśnie Patryk Jung w BMC z Janem Erikiem Hoffartem. A szeroko poszedł. Mercedesem. Będzie walka na prostej. Będzie. Zobaczmy, jak to wygląda z prędkościami. Wyjście na prostą, bardzo bliziutko. BMK świetnego drafta umie łapać. Jak widzimy, bardzo szybko zaczęła topnieć ta różnica. Prędkość już coraz większa, 5 km różnicy, 5, 6 km różnicy, 7. Za nimi jeszcze Mercedes. James E. Foster, gdzie on się chce przyjść? Jeszcze po zewnętrznej, bo chciał na trzeciego. Ja miałem identycznie. Three white idą. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? BMK wyprzedziła. I jak będzie zakręt? Dobrze, BMK. Dobrze, trzymaj to, zamknij ich. Tak jest. Na samym przodzie został, na samym przodzie. No identycznie wyprzedził wcześniej, tak? Jan Erik Hoffart po przednim lapie. Będzie. Szybciutko, halo, helikopter! Chopper. Tak jest. Niekoniecznie z choppera, z blimpa mamy z helikoptera. Chopper to jest nasz dron bojowy. Pięknie widzimy wejście do T1 w T-Wide, ale błąd James E. Foster. Zbyt szeroko jeden i drugi zakręt, za chwilę go jeszcze Deacon Whitewood wyprzedzi. Który to lapy? A, jest już tak, biała flaga jest. Deacon Whitewood jest 0-3 w tym momencie za James F. Osterem. Dwa Mercedesy. Bardzo ciekawe malowania. Ale ja jestem pełen podziwu dla Vossa, jak on te czasy robi. No i do Audikiem, nie? Besta zrobił 8.17, 251 tutaj, a ogólnie last jest 8.20 jak... Ale jakiego ma kwala? 8.11. Masakra. Ja sobie pojadę Chase'em, zanim zobaczę, jak on to jedzie. Linię jego jazdy. Widzimy. Ale trochę lidera. Pogięte te Audi. Troszeczkę tak. Delikatnie. Ktoś musiał mu może wjechać. Na początku. Ale lotka cała, więc obserwujemy. Aleksander Voss w tym momencie na tapecie. A już tutaj pozycja druga. Jürn Jens. Honda Simsport w malowaniu Virtual Racing School. A tutaj 53 sekundy za drugim jest Norbert Leiter VSR Hungary. Takie przynajmniej malowanie formuła Hungary. Patryk Jura, IART. Patryk Jung, Home Racer Team. Jan Erik Hoffart, ten sam team IART co Patryk Jura, również w Mercedesie. Zobaczmy, właśnie ten sam, a tu jest zielony, a tu jest żółty. Whitewood, jak ładnie ma napisane swoje nazwisko na boku w samochodzie. Zobaczcie, oj, delikatny błąd to jakby Patryka Junga, za szeroko troszeczkę wyszedł. Już widać, że opony chyba też tak nie do końca trzymają. Lekkie uśliski przy wyjściu mocniejszym gazem z zakrętów.
bardzo bliziutko trzyma się, jak widzimy, Jan Erik Hofart za Patrykiem Jungiem. Deacon Wildwood i James F. Foster również mają bardzo... Oj! Wysypało się dwóch! Przeleciał Deacon i Jan Erik i Patrick Jung. Już cofamy tą sytuację. Jan Erik się przestraszył, ponieważ Patrick Jung przed nim się wysypał. Już zmieniamy kamerkę. Pokażemy wam może szofera. Zobacz, wysypali się i obaj się wysypali. Ojej, ojej. Jeszcze raz powtórzymy delikatnie z blimpa. Albo z far chase'a. Już wam to pokazuję. Złe wyjście. Tu jest bardzo... Powiedziałem przed chwilą, co powiedziałem, że ślisko już ma, że ujeżdża. Zbyt dużo gazu doda, pociągło go, kontra szybka w drugą stronę, BUM! A tuż za nim przestraszony Jan Erik Hofart poleciał po bandzie, uderzając, odbijając się, no lekko opanował samochód, ale James F. Foster i Deacon Wildwood przelecieli przed chłopakami do przodu. Jesteśmy już na live'ie. Ale szpinkuś, gdybyś tylko spokojnie jechał, ile ty tu pozycji mogłeś zyskać? Aktualnie, mnie denerwować. Aktualnie byłbyś na czwartej pozycji, gdybyś tylko pojechał swoim spokojnym tempem, nie jakimś szybkim. Jechałem szybko, jechałem normalnie po prostu. I po prostu normalnie błąd popełniłeś. Lubię cię denerwować. Spadaj. O, dobra, kamerka, bo to nie ta. Włos się zbliża, cholera. Wyprzedzi mnie, bo gdyby mnie nie wyprzedził, to... Nie miałbyś biały? To nie miałbym biały. Znaczy... Miałbym białą, o tak, a tak już będę miał... Checker. No i byś mógł minąć Rubena dzięki temu, a tak to niestety. No brakło mi trochę. Brakło tych metrów teraz, bo Ruben dokładnie teraz jest na... Na pewno James F. Foster i Deacon Wildwood niesamowicie się ucieszyli. Alexander Voss w tym momencie widzimy wjazd na metę. Brawo, Alexander. Alexander Voss. Teraz oglądamy sobie Jürgen Jens. Ostatnia SK. Wyjście na prostą start meta. Norbert Light, to. Ale jeszcze poleciał Tobias Hüveler. O, co się stało? Ha! Deacon Wildwood spadł o trzy pozycje, musiał coś się rozwalić, bo przecież on razem z Jamesem Fosterem wyprzedził właśnie Erika, Jana Erika i tego drugiego Patryka. Norbert Leitner przejeżdża linię mety, Patrick Jura wyjeżdża na prostą start meta. Ależ tu się po prostu potasowali na sam koniec.
Patrick Young. Jeszcze. Tu jest na metę. Dojechał. Jan-Erik Hofart. Marco Rodriguez, 11. Mark Bright z 14 pozycji dopiero na pętlę wjechał. Ojej. Dobrze mówię, nie? Nie, nie, wyjeżdża teraz chyba na prostą, co? Czekaj. Nie, on jest... Nie, to był jeszcze chyba... Nie, Mark... On jest ten... On zjeżdża teraz na uskoku jeszcze. Tak, tak, tak. Nie, dobrze, dobrze, mi się tam pomyliło. Półtorej minuty ma straty. Jak dojedzie, to... Dwóch jeszcze jedzie. Właśnie Mark Letourneau przejechał linię mety. I Mark Bright zbliża się do drugiej karuzeli. Teraz tu piszą na czacie, ci co 3 white jechali na prostej. Gratulują sobie, że się nie rozbili. Oglądaliśmy tę sytuację. James Foster, Deacon Whitewood, Jan-Erik Hofart. Ostatni kierowca na prostej, ale jest uszkodzony przed Bilsteinem, 250 ma. Prędkości rozwinąć. Ostatnia eska. Za chwilkę wyjście na prostą start meta. I w tym momencie widzimy przejazd przez metę Marka Brighta. A co za tym idzie? Zaraz będą wyniki. Możemy właśnie pooglądać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyniki z wyścigu. Race results, proszę bardzo. Jak wspomniałem na początku, 3207 SOF. Aleksander Voss bezkonkurencyjny, 22,5 sekundy za Jürgensen, przed Jürgensen, który skończył na drugim. Norbert Leitner, to jest ta czołówka, to jest podium. I pomyśleć, że Pinky mógł być na czwartym, patrząc na nazwiska. No kurczę, szkoda, trzymaliśmy mocno kciuki z Gandzią. Nie udało się, to są wyścigi, to jest bardzo trudny tor, bardzo wymagający. Mówiłem o tym skupieniu, o każdym dohamowaniu, o każdym błędzie, o tym, żeby skupiać się nad zachowaniem prędkości w danym zakręcie, punktu dohamowania. No mogę wam powiedzieć, jak wyniki wyglądały. Jeżeli masz ochotę, możesz zapodać. No ja tam minus 16 i rating, minus 9, jeżeli chodzi o OSR. 67 punktów, no to było wiadome. No jakbym skończył gdzieś tutaj w granicach 5-4 miejsca, to jest gdzieś 160-169 punktów. I znowu mógłbyś zaliczyć swój rekord. No mógłbym, tak jak ale... wczoraj, ale zdarza się oczywiście. Dobra, na razie mój IR jeszcze dalej powyżej 2800, także...
No trzymam mocno kciuki, ja jestem cały czas ciekaw, tak sobie powiedziałem w łepetynce mojej, czy Pinki przeskoczy na koniec sezonu, czy 3003, nie. Już był tak blisko, już byłeś moim idolem. No i zdupiłeś. Jeszcze jest Phillip Island, spokojnie. Dobrze. Jeszcze tam są fajne wyścigi, też mi się dobrze jeździ. Dobra. Zatem my dziękujemy za relację. Szkoda, że potem już kibicowaliśmy troszeczkę innym kierowcom niż naszemu GTL-owemu Pinkiemu. Zapraszam oczywiście na kolejne relacje, tak jak powiedziałem, na naszym Twitchu tym razem. Jest to teraz ten kanał, który będzie przez nas oblegany. Ta relacja oczywiście na YouTube tak. również się pojawi. A ja idę robić inny wyścig. Tak, tam odpowiednią mieszankę dobierz, odpowiednią tak, mieszankę. Tak, mieszanka już jest dobrana, teraz muszę tylko wyjechać na zielone i też będę jeździł owale, ale w lewo. I będzie to robiło brrrr. Dobrze, zatem dzięki serdecznie, dzięki Gandzie za towarzystwo, za pomoc. Ja również. I do następnego, trzymajcie się, hej. No, na razie, hej. Na razie.